kochani, witam Was w nowym materiale, gdzie przetestujemy sobie ciuchy z firmy Prozis. Będą to ciuchy sportowe, głównie skupimy się tutaj na leggingsach, ale będą też jakieś topy, będą koszulki, będą shorty, także postaram się Wam tak krótko zrecenzować, dać swoje pierwsze wrażenie, jakie mam na temat tych rzeczy, dlatego że większość z nich mam stosunkowo niedługo, niektóre będę miała tak naprawdę pierwszy raz na sobie, niektóre mam już jakiś czas, ale jakby swoją pełną recenzję chciałabym Wam dać już zbiorczo za jakiś czas, kiedy przetestuję te ciuchy na 100%. Teraz zrobimy sobie taki test, czy coś prześwituje. Ja ocenię, jak mi jest wygodnie w tych rzeczach. Jeżeli coś użytkuję dłużej, to też Wam o tym powiem, jak mi się w tym ćwiczyło do tej pory. Zanim zaczniemy, jeszcze chciałabym wspomnieć, że razem z Prozis właśnie z tej okazji przygotowaliśmy dla Was promocję minus 20% na całą odzież damską na ich stronie, więc jeżeli cokolwiek Wam się spodoba z tych rzeczy, które Wam tutaj pokażę, lub macie już po prostu upatrzone jakieś fajne ciuchy na ich stronie, to możecie sobie teraz skorzystać z promocji i zaoszczędzić sobie troszkę pieniążków. Także serdecznie Was zapraszam do tego, żebyście zobaczyli ich stronę, bo jest tam o wiele, wiele więcej produktów. Ja powiem Wam szczerze, że robiąc zamówienie ostatnie i jeszcze wcześniejsze, bardziej skupiałam się na takim okresie letnim, więc jest dużo kolorów. Nie chciałam takich nudnych leggingsów. Ale zdradzę Wam po prostu, że wszystkie leggingsy, jakie tutaj mam, te kolorowe, występują także w klasycznych odcieniach czerni lub takich szarości, melanży ciemnych, w których się będziecie po prostu bardziej może komfortowo czuć, jeżeli ktoś nie lubi takich kolorów. Ja się bardzo cieszę, że mogłam sobie zamówić takie kolorowe leggingsy, bo szczerze brakowało ich w mojej szafie. Dobra kochani, a więc zaczniemy od pierwszego modelu leggingsów, takich niebiesko-melanżowych, one są jakby bezszwowe i są to leggingsy, które tak naprawdę najbardziej chyba mi się podobają ze wszystkich, które tutaj mam. Są na pewno jednymi z najwygodniejszych leggingsów, jakie mam w swojej szafie i także z tej kolekcji, którą Wam tutaj pokazuję. Jak widzicie na przebitkach, leggingsy mają takie modelujące dziurki, absolutnie nie prześwitują. Dziurki te są naprawdę solidne, to nie są takie po prostu oczka porobione w materiale, tylko są naprawdę laserowo cięte i nie ma takiej możliwości, abyśmy je zaciągnęli. Jak widzicie, tutaj bardzo mocno ciągnę i nic się z nimi takiego nie dzieje, także naprawdę są porządnie wykonane. To modelowanie z tyłu, jeżeli naciągniemy mocniej leggingsy i chodzi nam delikatnie na pośladek, dla mnie nie jest to wulgarne gdzieś tam w moim mniemaniu i wydaje mi się, że wygląda sexy i tak kusząco, a nie wulgarnie właśnie. Ma wywijany pas, jak też postarałam Wam się zademonstrować na tych przebitkach, jednak ja zdecydowanie wolę ten wyższy stan i tak też je będę nosić. Pas jest szeroki, jest to wyższy stan, jednak nie jest taki, że podciągacie go do samego biustu. Takich leggingsów nie znoszę, które są aż tak bardzo wysokie, dlatego że to sprawia, że tutaj gdzieś tam jest ten pas, a sam dół brzucha, który jest najbardziej gdzieś tam dla nas kłopotliwy, zwłaszcza w drugiej części dnia, kiedy więcej zjemy, nadal pozostaje gdzieś tam wypchnięty. Ten jest naprawdę na idealnej wysokości i tak chowa ten brzuszek, także jak dla mnie są super. Macie je też w takim ciemnym kolorze na stronie i właśnie ten kolor będzie kolejnym, jaki sobie na pewno zamówię. Super jest to, że te leggingsy, mimo że są bezszwowe, mają idealną ilość tutaj materiału, nie robią camel toe, bo to jest dość duży problem. W leggingsach bezszwowych u mnie tego nie zauważyłam i bardzo się cieszę, bo gdzieś tam ten camel toe zawsze sprawia, że się czuję niekomfortowo i raczej nie lubię nosić takich leggingsów. Dobra, przechodzimy do drugiego koloru, a jest nim taki oranż, pomarańcz, nie wiem, ale to są drugie moje ulubione leggingsy ze względu na wygląd. Mają taki pas, jak widzicie też na nagraniach, na zakładkę, na skos, taki w literkę V, który nam wyszczupla optycznie talię. Ma też takie modelowania, dziurki modelujące, które ściągną się tak naprawdę przez całe leggingsy, z wyjątkiem tutaj obszaru kolan, ale fajnie, że są pod skosem, więc nam nie skracają nóg, tylko właśnie je fajnie wydłużają, przynajmniej ja mam takie odczucie co do tego. Te są zdecydowanie o sztywniejszym materiale niż te niebieskie, które Wam przed chwilą pokazywałam, ale to nic, nie są jakby mniej komfortowe i tak dalej, ja się nadal dobrze w nich czuję, jednak nie są aż tak wygodne, żebym mogła na przykład latać w nich cały dzień, jak tamte niebieskie. Na trening najbardziej są ok, wykonywałam już wczoraj w nich trening nóg i jak najbardziej są ok, nie prześwitują, mają przepiękny odcień, który super wygląda do opalenizny. Trzecimi leggingsami są leggingsy, które już u mnie widzieliście na story na pewno, jeżeli ktoś mnie tam śledzi. Są to leggingsy błękitne. Mają przepiękny odcień, wręcz taki, tutaj widzę w kamerze obok, że on tak się aż odbija. Jest naprawdę cudowne na żywo, jest taki turkusowy, to jest chyba ten odcień turkusowy. Ma takie super tłoczenia przez całe leggingsy w różnych deseniach.
jak możecie zauważyć. Mam nadzieję, że uda mi się też to uchwycić gdzieś na nagraniach. Znowu tutaj mamy wywijany pas, możecie sobie z nich zrobić biodrówki, ja jednak noszę je typowo, tak jak są normalnie, bez wywijania, bo nie lubię biodrówek i też mam szersze biodra, większą pupę, więc to nie wygląda u mnie jakoś super, jak to są tak nisko. Pas jest także mocny, jest z takiego podobnego materiału, jak te, które Wam przed chwilą pokazywałam, te korelowe, czyli jest troszeczkę bardziej sztywny. Co chciałabym tylko powiedzieć, to, że one wydaje mi się, że mają troszeczkę niższą rozmiarówkę, dlatego że ja mam tutaj XS-kę także. Jednak czuję, że to są takie na styk XS-ki i że powinnam, a może lepiej bym się po prostu czuła bardziej komfortowo w S-ce. Także nie wiem, czy sobie po prostu ich nie zamówię, albo czy nie schudnę po prostu. I wtedy, wiecie, zobaczymy, jakie będę miała odczucia, gdy albo będę w większym rozmiarze, albo w momencie, kiedy schudnę i nie będą aż tak na mnie napięte. Bo tak jak mówię, no wydaje mi się, że powinno mieć tutaj jednak S-kę rozmiar. Teraz na chwilę sobie stonujemy troszeczkę i pokażę Wam szare po prostu leginsy, jednak też one mają tutaj dziurki, co jest dodatkowym gdzieś tam urozmaiceniem i sprawia, że nie wyglądają tak nudno. Mają też tutaj takie kropeczki modelujące i dziurki przez całą długość ponownie nogawki. Mają tak samo większy pas, także go można wywinąć. Jest to melanż szary, są one bardzo, bardzo, bardzo komfortowe, tak samo jak ten pierwszy model. Jest bardzo miękki materiał, nie prześwitują. Bardzo dobrze się w nich czuję, widzieliście mnie już na dwóch treningach, które dodawałam na mojego Instagrama właśnie w tych leginsach. Moim zdaniem wyglądają przepięknie na sylwetce, są bardzo ciekawe, jeżeli ktoś nie lubi takich nudnych leginsów, a nie jest jeszcze zdecydowany lub nie lubi kolorów jakichś krzykliwych, to na pewno będzie to fajny dodatek do treningowej szafy. Ostatnie leginsy są to leginsy ombre. To jest taki kolor wina ombre, tutaj z takim melanżem na końcu. Wyglądają bardzo ładnie na sylwetce, bardzo fajnie ją wydłużają, ale właśnie zamówiłam je w rozmiarze S, więc troszeczkę są na mnie za luźne w pasie i no czuję to po prostu, ale są to jedne z moich ulubionych leginsów, bo też już mam jakiś czas, byłam w nich 3-4 razy na treningu jeszcze zanim mi siłownie zamknęli. Są bardzo komfortowe, mają najcieńszy materiał z tych wszystkich, które Wam tutaj zaprezentowałam, ale przy tym nie prześwitują. Są naprawdę bardzo komfortowe, nie mają takich jakichś modelowań, dziurek i tak dalej, jednak ten sam efekt ombre troszeczkę te nóżki wydłuża. Z tyłu mają taki napis Prozis, oczywiście także mają wywijany pas. Pas nie jest już tak mocno ściągający, ale nadal gdzieś podtrzymuje ten brzuszek. Ja zdecydowanie lepiej się czuję w takich swobodnych leginsach, nawet troszeczkę za dużych niż za małych, więc to chciałam Wam tylko powiedzieć. To są najbardziej komfortowe dla mnie leginsy, właśnie te szare i te pierwsze, które Wam pokazywałam. Najmniej komfortowe, no póki co są te błękitne, z racji tego, no chyba po prostu, że jest taki materiał i są troszeczkę na mnie przymałe, albo inaczej są takie akurat. Ale no mówię, nie czuję się w nich aż tak komfortowo, jak w tych pozostałych modelach, które Wam tutaj wymieniłam. I teraz przejdziemy sobie do zestawów, jakie mam, oraz shortów. Zaprezentuję Wam zestaw taki casualowy, czyli te shorty, które mam na sobie, które się rzucają w oczy, bo mają przepiękny kolor, razem z taką koszulką. Koszulka jest taka z kolekcji w sumie college i tak mi się też kojarzy z takim college'owym stylem. Ma taki dekolt w serek, materiał jest bardzo taki luźny, przewiewny. Przede wszystkim cieszę się z tych shortów, bo wiem, że będą to moje po prostu ulubione, zbawienne shorty, gdy nadejdą upały i będę miała po prostu ochotę nie mieć nic na sobie. A często jakieś shorty jeansowe, czy też takich cięższych materiałów, takie sportowe typowo, sprawiają, że i tak się czuję taka oblepiona, bo one są gdzieś tam przylegające, a to są fajne, luźne, naprawdę... Na pewno będę je nosiła i katowała latem i też mam w planie zamówić we wszystkich kolorach, jakie są na stronie. Koszulka jest spoko, ja powiem szczerze, że nie przepadam za takimi koszulkami na treningu. Przede wszystkim lubię mieć dekolt, to znaczy nie lubię mieć czegoś pod szyją bardzo, bo gdzieś tam mam takie wrażenie, że to mnie dusi i tak dalej, po prostu muszę mieć jakiś taki większy dekolt. Na pewno gdzieś tam będę ją zakładała w zestawie, właśnie z tymi shortami lub po prostu gdzieś na co dzień. Na sam trening raczej nie będę jej ubierać, bo zdecydowanie gdzieś tam inne rzeczy lubię na treningu. Dobra, teraz shorty, gdzie
Po prostu był szał, kiedy dałam je na swojego Instagrama. Nie wiem, niezliczoną ilość wiadomości dostałam i z tego co wiem, to się na stronie już w tych mniejszych rozmiarach wyprzedały. No ale pokażę Wam, gdyby miały wrócić na stronę, żebyście po prostu wiedzieli, jakie są to shorty, bo oczywiście wszystkie linki będziecie mieli w komentarzu. W komentarzu tak na dole. Więc tak, to są shorty neonowe. Więc tak, to są shorty neonowe. To jest kolekcja XSense. One mają z tyłu tutaj taką kieszonkę. Są cudowne. Mają tutaj takie delikatne fauna po śladkach, które nam je jeszcze bardziej zaokrągla. Mają taką długość, jak widzicie zresztą na przebitkach, zaraz za pośladek. To nie są shorty do połowy uda, to są shorty zaraz za pośladek, więc jeżeli się czujecie komfortowo gdzieś tam w takiej długości, to ok. Tutaj z boku na udzie mają przepiękne siateczki, które no strasznie mi się podobają te shorty. Powiem Wam szczerze, to są najpiękniejsze shorty treningowe, jakie miałam. No jestem w nich po prostu zakochana. I za kolor, bo jakoś mam fazę na neony, i za po prostu to, jak wyglądają, za te siateczki na boku. Lubię takie gdzieś tam bajery, takie nadające kobiecości, zmysłowości. Kończyło mi się miejsce na karcie i musiałam szybko zgrać materiał i się troszeczkę wybiłam z rytmu, ale dobra, przechodzimy do kolejnego zestawu. To było dlatego, że on tutaj wymaga jakby więcej uwagi ze względu na to, jak fajnie jest skrojony. Dlaczego nazywam to topem, mimo że wygląda jak biustonosz? Dlatego, że mi on przyszedł bez żadnych gąbeczek, bez żadnych usztywnień tutaj, mimo że jest na nie miejsce. Nie wiem, czy tak jest we wszystkich, bo jest to jedyny top stanik, który mam od Prozis. Jak zamówię więcej, na pewno dam Wam znać, czy może to jest po prostu figuruje jako top z możliwością włożenia sobie gąbeczek. Ja sobie gąbeczki włożyłam. Z przodu wydaje się dość pospolity, ma tylko taką siateczkę na środku, no i piękny kolor, ale plecy to jest coś, co mnie absolutnie urzekło w tym topie. Bardzo mi się podoba, jest totalnie w moim stylu, uwielbiam takie połączenia, uwielbiam jak plecy są takie fikuśne, jakoś fajnie wycięte. Bardzo, bardzo mi się podoba, jak to wygląda. Przód nie robi na mnie aż takiego wrażenia, natomiast tył tego topu naprawdę jest w dziesiątkę. Na pewno będę chciała zrobić dobre zdjęcie pleców w nim. Materiał jest cienki. Tak jak mówię, przyszedł mi bez gąbeczek, natomiast jest bardzo komfortowy w noszeniu. Ta guma tutaj na dole też powoduje, że on nam nigdzie nie wędruje, trzyma się stabilnie. I ten staniczek zamówiłam w parze z shortami, jak już widzieliście na przebitkach. Shorty do kompletu, poza tym, że mają przepiękny kolor, to mają też ten mój ulubiony pas w literę V, który pięknie robi talię. Guma nie jest jakoś bardzo mocna, w sensie to nie jest takie, że Wam bardzo spłaszczy ten brzuszek, ale samo to modelowanie z przodu sprawia, że talia wydaje się węższa, brzuszek się troszeczkę bardziej chowa, więc sam ten krój dużo tutaj zmienia. No, tyle pośladków są wręcz typowe. Długość także jest taka jak w tych neonowych shortach. Materiał jest cieniutki, przyjemny, mają przepiękny kolor i także wędrują na listę moich ulubionych shortów. Tak jak mówiłam, ja lubię shorty, które mają taki cienki, przewiewny materiał, które nie są grube, a niestety bardzo dużo firm robi takie shorty, których materiał jest tępy, gruby, w których ja się czuję, jakbym jeszcze bardziej się dusiła. Także naprawdę bardzo duży plus za to, że te shorty są z takiego lekkiego, fajnego materiału. Przy okazji nie prześwitują, ja się w nich czuję bardzo, bardzo komfortowo. Teraz, kiedy dużo biegam, dużo chodzę na bieżni, bo kupiłam sobie taką domową bieżnię, to uwielbiam to robić w shortach i naprawdę czuję przeogromną różnicę. I na koniec zostawiłam Wam bonus. Coś, co bardzo dużo osób się pyta i też coś, co ja chciałam bardzo przetestować. Bo mianowicie zobaczyłam, że na stronie Prozisa są jeansy. Dokładnie, jeansy. One są z tego, co już zauważyłam wtedy po zdjęciach, z takiego mocnego streczu, mocno dopasowujące się. Więc zamówiłam je po prostu z ciekawości. Są na mocnym streczu, co oznacza, że dla osób, które mają większą różnicę między biodrami i talią, czyli u mnie na przykład, bo jest to ponad 30 cm, one mi nie odstają ani w pasie i także nie powodują jakiegoś dyskomfortu, nie są za małe w biodrach. Naprawdę są mega wygodne, bardzo dobrze się w nich czuję. Żałuję tylko, że są takie kolory na stronie, w sensie, że jest tylko czarny i że jest taki niebieski, taki jeansowy kolor, ale nie podoba mi się on w ogóle, więc mam nadzieję, że po prostu wprowadzą więcej kolorów takiego naturalnego jeansu na stronę, bo wtedy po prostu będę chyba tylko w nich chodziła. Z tyłu one wyglądają ogólnie bardzo klasycznie, one nie mają jakichś modelowań w postaci szwów i tak dalej. Sam ten stretch robi robotę, przynajmniej u mnie. Mi się to bardzo dobrze sprawdza. To są X, jak widzicie, to są X Skin Jeans, one się tak nazywają. Jak widzicie, tu mają bardzo klasyczne, bardzo mi się one podobają, więc jeżeli chcecie, możecie sobie je obczaić na stronie. Są dość drogie jak na jeansy, ale
są dość drogie jak na dżinsy, bo kosztują ponad 300 zł, jednak moim zdaniem no, warto jest wydać te pieniążki. Ja na pewno te zamówię jeszcze mojej mamie, bo ona też bardzo lubi takie dżinsy, takie właśnie mocno rozciągliwe, przylegające, tylko że jej zamówię w rozmiarze S, bo ja mam w XS-ce. I jeszcze chciałam wspomnieć to, że ja mam tutaj regularny stan. To on jest tak napisany na stronie, jak widzicie, no on jest taki troszeczkę wyższy, to nie są jakieś biodrówki, ale na stronie macie jeszcze dostępny wysoki stan. Ja jednak wolę zarówno w leggingsach, jak i w jeansach taki wypośrodkowany, żeby to był taki normalny stan, klasyczny, nie jakiś bardzo wysoki, ale też nie biodrówki. Także możecie sobie po prostu te jeansy obczaić, bo naprawdę są spoko. Czasem się z Wami żegnam, przypominam Wam cały czas o trwającej promocji. Jeżeli chcecie skorzystać lub coś Wam się spodobało, napiszcie mi koniecznie w komentarzu, jakie leggingsy najbardziej Wam się podobały na mnie, albo ogólnie, jakie Wam się najbardziej podobają. Dajcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej takich testów i proponujcie mi marki, jakie byście chcieli, żebym w takich kolejnych filmikach przetestowała. Dziękuję Wam bardzo i widzimy się w kolejnym materiale.